Animowany Kot w butach trafi do kin dopiero w styczniu 2012 roku, a na kilka miesięcy przed premierą Polskę odwiedzili dubbingujący głównych bohaterów Salma Hayek i Antonio Banderas. Puss in Boots is basically about an entertaining movie. Kot w butach to przede wszystkim film rozrywkowy i pełen przygód. Ma czynić ludzi szczęśliwszymi. Ja tę postać zacząłem grać 10 lat temu w filmie Shrek 2 i od razu, mimo swoich niedużych rozmiarów, była to wielka osobowość. Taki zresztą był plan. W kontraście do niedużego wzrostu, kot w butach miał mieć mocny charakter i być bardzo walecznym. Salma Hayek zagrała Kitty. Kim jest ta postać? No cóż, jest złodziejką. Przepraszam za to, ale jest najlepszą złodziejką. Po prostu zna się na tej robocie znakomicie. Świetnie walczy, fechtunek ma w małym palcu. Jest też świetną tancerką. Nie brakuje jej także sprytu, dlatego zazwyczaj pracuje sama. No ale przychodzi taki moment, że zacznie pracować z kotem w butach i jej życie się zmieni. Naprawdę się zmieni. Her life is about to change. Trochę spore to obcasy jak dla faceta, nie sądzisz? She has to always win. And so Kitty musi zawsze wygrywać, czyli pokazuje mu, że zawsze wie lepiej. A on nie chce oczywiście tego zaakceptować. And he doesn't like to accept this reality. She's stubborn, very, very stubborn. Ona jest bardzo uparta. A on zawsze musi mieć ostatnie słowo. To absolutnie nie jest prawdą. To jest prawdą. To nie jest prawdą. Okazało się też, że Salma woli pracować nad animacją niż grać w filmie fabularnym. Tak jest, nie musisz chodzić do garderoby, układać włosów, robić make-upu. Możesz nad tym pracować gdziekolwiek, jak choćby w przypadku Kota w butach. Nagrywałam go w kilku różnych miastach, na całym świecie. Przyjeżdżał do mnie po prostu realizator, wynajmowaliśmy studio i zaczynała się praca. Nie ma znaczenia, czy świeci słońce, czy pada deszcz, czy śnieg. Nie jest to też bardzo drogie, bo po prostu siedzisz przed mikrofonem i możesz tekst powtarzać wiele razy. Robiąc to, czuję się wolna. Naprawdę to lubię. Salma Hayek wyjaśniła też, dlaczego miło jest robić film z kimś, kogo się lubi, w tym przypadku z Antonio Banderasem. Bo potem ten film trzeba promować, trzeba z nim jeździć po całym świecie, z tą właśnie osobą, z którą się pracowało. W polskiej wersji językowej Kota w butach, podobnie jak w Szereku, gra Wojciech Malajkat, którego chciał o coś bardzo zapytać Antonio Banderas. Da się zrobić. How do you say in Polish I'm puss in boots? I'm puss in boots. And in Polish? Yes, po polsku. Ah, sorry. In Polish. Jestem puszek, okruszek. And in Spanish? Soy el gato con botas. I'll steal you blind and you'll never even know I was there. She is a bad kitty. Bo to zły kotek był. Miau.